Siema Amadi. Siemano. Siema Kornel. Siemanko. Jesteśmy już na wizji? Jesteście już na wizji. Siemanko. Cześć. Zaczniemy standardowo od pytań, tak nie? A mogę tylko jedną kwestię, bo wiadomo, face to face się różnie może potoczyć. Ja jestem fanem ogólnie, jakby, no nie można zaprzeczyć, że jakby ja się też sugeruję, inspiruję mocno Amadim. I póki ani się nie pokłóciliśmy, ani nikt nikomu nie zrobił, chciałem spytać, czy byś mi mógł swoje zdjęcie podpisać. Nie ma problemu? Pewnie bez zdjęcia jakieś kompromitują. Nie, no to jesteś ty, jeden do jeden. Jakbyś mógł. No. Dla fana, no idol, podpisz. Spoko. A chujowe pismo masz ogólnie. To prawo lekarskie. Czekajcie, ale, ja ale pokażę widzom. Pasuję do tej zdjęcia, dobra. Jest podpisany, chujowo jest podpisany. Robili to, czego brakuje w sumie nieogolonej pizdzie, tak szczerze mówiąc. Ale jakby to poszło na jakąś aukcję, to bez problemu, jakiś szarnąć czy coś? Tak, tak, śmiało. Stary zarabia pieniądze, kurwa, na chore dzieci, nie? Widzę, że tobie też się przyda ta czapeczka taka, jak i Maciuś trochę. Ale co, inspirujesz się Kasjuszem od takich lat? Nie, no wiesz co, chodzi po prostu o to, przygotowałeś się jak na sketch. W sumie fajnie, bo będzie performance. No, drugi ty lubisz do sketchu chodzić. Ostatnio chyba też byłeś. Bo się... Nie wiem, czy dobrze, że się witaliśmy, bo jak ty 20 dziewczyn palcowałeś tą ręką, to może niekoniecznie. Nie, nie jestem taki łatwy, jak ja wyglądam. Nie wyglądasz na łatwego. Wyglądasz na bardzo trudną osobę z problemami, ale mimo wszystko dajesz radę. No. Broda zobowiązuje. Jakby nie, no nie sugeruję się Kasjuszem, natomiast jakby liczę się z tym, że będą mi wiatraki latać koło głowy i się przyzwyczajam, nie? Także... Śmiałem się, coś stary, ale jesteś zabawny w chuj, nie? Staram się, staram się. Wiem. No jakby, no wiesz, mam dobry wzór naprzeciwko siebie, także staram się jak potrafię. Ale ja bardziej intergalaktyczny, wiesz, mało się przygotowuję, no nie? Tak, no. Dobra, chłopaki, zaczynamy od pytań, tak nie? Amadi, jestem silniejszy od Koro. Aha, w chuj. Koro w trasztoku nie ma ze mną szans. Wiesz co, bo inaczej. W naturalnym trasztoku nie, ale jak sobie na chacie rozpiszę 100 tekstów, bo tam on jest freestylerem, chociaż freestyle się troszeczkę... Uważasz, że jest pisankowcem? Na przestrzeni lat ewoluował i stał się bardziej pisankowcem, co nie? Wyuczy się 100 tekstów i będzie sypał jak asami z rękawa. Wiedziałem, tego się plus minus spodziewałem. Tylko myślałem, że będziesz miał ze 100 tekstów, a nie, że bardziej coś a la pasut, ale okej. Okej. Cokolwiek wolałem wymyśleć. Myślę, że w naturalnym tak, nie? W stylu, że spotykamy się na spontanie, rozmawiamy, to śmiało. Koro to mój najłatwiejszy przeciwnik od dawna. Od dawna? Czekaj, przed tańcurą kto był? Błoński. Błoński. Porównywalny do takiej, do tańculi, tylko nie wiem jak parter, chociaż kalafiory ma. No ale pak, chyba kto ma w ogóle we frikach takie uszy kalafiorowate. A próbowałeś odsłuchać swojego kawałka 7 razy? Obija się uszy. A dlatego masz takie? Trochę tak, ale... Ej, stary, ale a propos tego, tak, widziałem twoje bitwy freestyle'owe, jesteś dobry, ale kiedyś słyszałem twoją muzykę, kiedyś. Byłem strasznie zaskoczony, jak chujowa była, ale poważnie mówię teraz, nie żeby cię obrazić, tylko giga chujowa była. Uważasz, że zrobiłeś lepszy numer niż jakikolwiek od Koro? Inaczej, ja słyszałem, jak walczył z rybą, to wtedy ostatni raz słyszałem, miał jakiś nowy album chyba i sprawdziłem sobie jego muzykę i była giga chujowa. Wydaje mi się, że żadna tam piosenka nie byłaby porównywalna z tą, którą ostatnio nagrałem. Nie, no też na pewno nie w twoim guście, no wiesz, ja nie nawijam o spuszczaniu na cycki i że... I nie trzymałem też na klipach dziewczyn na smyczy. Także to na pewno jakby może nie trafiać w twój gust, nie? Mhm. Też starałem się zawsze jakiś storytelling narzucić do tego kawałka, a żeby wiesz, to nie było jakieś takie, no nie wiem, że nie wiem, wziąłbym sobie jakieś 10 dziewczyn na klip w samym bikini, czy na przykład wziąłbym, nie wiem, jakąś osobę taką wyróżniającą się, nie wiem, nawet jakąś niskorosłą, nie? Żeby po prostu to było, wow, co to jest, wiesz, jakby... To szkoda, że się nie starałeś, nie? Bo była naprawdę chujowa. No, widać było, że się nie starałeś. Ty stary, wiesz, jak jest... Kurwa chuj, dobra, jedziemy. No dawaj, dawaj, no co nie, chciałeś powiedzieć? Zaraz oddam, zaraz. No dobrze, Amadi. Dobra, chuj, powiem teraz. Wale. Beka jest, bo on na przykład na mój temat może opowiadać milion rzeczy, co nie? Mhm. Bo ma o czym opowiadać. Ja na przykład co mam powiedzieć o nim? Nic, wiesz dlaczego? Bo jest kurwa nikim, nie? Chłop przez całymi dniami siedzi jak debil, przez lata w pokoju, nie rozwija się, tylko kurwa freestyluje, rymuje sobie całymi dniami. Jestem najlepszy na świecie, stary, wszyscy freestylerzy poszli w różne kierunki, Filipek, Ryba, deszli. Chłop się zatrzymał kurwa w rozwoju, zresztą nawet teraz wygląda jak człowiek na D, z chorobą na D. Ale nic nie mam do tych ludzi z tą chorobą. Trochę tak wyglądasz, no. Okej, okay, no w sumie mogłem pójść w ślady ryby i zniknąć z internetu, albo na przykład... Albo na przykład pójść w ślady Filipka i wejść do freakfightów, kurwa, jakbym, nie wiem, wszedł do freakfightów i dostał walkę z Amadim, czaisz? To by był w ogóle hit, nie? No w sumie poszedłeś troszeczkę w no, ślady, no, ale, tak. ale nie no do końca. Właśnie chciałem nie do końca, nie do końca, no. I mu zarobił. Bo oni się nie do końca, bo on z tobą przejebał. No do końca, tak. No, więc mogłem faktycznie iść w jego ślady. Mogłem jeszcze iść, kurde, w ślady Edzia, no. Który jakby poza tym, że jakby śpiewa dla 12-latków, to nic ambitnego nie robi, no faktycznie. TikToczek. Zresztą, no co z tego, że ja siedzę w pokoju? Ty też siedzisz cały dzień w pokoju, tylko w Dubaju, no. Co za różnica, czy tu, czy tam. Wiesz, jakby Jacek mówi... Ale wiesz, że Honor... on może dużo o mnie Jacek opowiadać, mówi, a ja nie mogę powiedzieć... Cytuję mało Jacka, mogę nie powiedzieć. Bóg, honor, Bóg, honor, ojczyzna. Nie zarymowałem ani razu do tej pory. To po pierwsze. A po drugie, u ciebie to w takim razie bardziej Bóg, honor, obczyzna, a nie ojczyzna, jeśli tam siedzisz głównie. Zresztą nie wiem, czy też Bóg, jak jesteś władcą piekieł, a honor... Ale to też jest Koro wersja demon, nie? No tak, tak, tak.
No ale ty straciłeś. Dlatego patrzę piekieł, jesteś teraz, skoro ty, jedynym gościem, który ma piekielny przedrostek. Może tak być. Był no bo to jeszcze... już nie jest władca piekieł. Stracił to? Stary, to że jakiś kurwa obcy facet, tak szczerze, jestem honorowy, więc po prostu się tak nie nazywam, ale wiadomo, że nim dalej jestem. To, że jakiś obcy facet pod koniec walki, gdzie zeszmaciłem kurwa typa, mówi, że to jest game over i że kończymy to, no to spoko. Może no ja no, ale... Stronę, ale w rzeczywistości mówialiśmy, że kto walkę wygra. No ja oczywiście wiem, że ją wygrałem z Łaszczykiem. No. A no, widziałem na Topology, tak. Jest. No nie no, jesteś honorowy, więc faktycznie tego nie używasz, kumam. No, czyli tak jakby straciłeś to. Czyli tutaj ale jest na przykład, piekielna wersja. Ale na przykład jak z Wiewiórem miałeś walkę w K1, bo żeby nie było, że on se przeleży całą walkę, a nie uważam, że jakiś twój gameplan na Łaszczyka odbiegał w dużej mierze od tego, jak ta walka w ogóle została poprowadzona. Mówisz, że jakby go zeszmaciłeś tam w jakiś sposób. No stary, wycierałem podłogę. Czy boksersko? No w boksie w sumie też go trafiłem więcej razy, bo go trafiłem chociaż raz. A, no to... Albo dwa razy, więc było 50-50, ale no to jeśli chodzi o partner, no to co, no stary, jak jesteś woźną i wycierasz kurwa podłogę, no to, to no. W tym wypadku ja byłem znaczy, woźną, nie, no, to, Łaszczyk był mopem. To faktycznie, z tą siłą to faktycznie to się zgadza, bo Łaszczyk też chyba w ogóle cięższy był dużo o wiele, nie? Amady, kolejne pytanie mam do ciebie. Koro powinien ci podziękować za to, że ma w końcu walkę z kimś znaczącym? Nie. Jest... W sensie nie mam z kimś znaczącym walki, czy... Że nie powinien dziękować? Bo nie doprecyzowałeś. Albo ta guma zagłusza ciągle. Nie wiem, może tłumaczę, stary. Myślę, że na czacie wszyscy zrozumieli. No ale dobra, fajnie, specjalnie. Czat, ale kurwa, nie, no jest to powiedzieć normalnie. Wiem, ale stary, ale jest kurwa beka. Ale jest beka, ja czuję cringe w środku. Nie? Ale okay, co, że próbuję być śmieszny? Tak. A ty jaki próbujesz być? Groźny? Naturalny. A co, Rosie? Naturalny? Tak. Jak stary Trans TV, ja widzę, że znowu apteka weszła. No popatrz, stary, na swoje łapy. Pięknie odrobiłeś lekcję w domku, co? Milion tekstów sobie nie, no oglądałem po prostu. Spoko, może być to wersja sketchu. No dobra, okej, okay, to w takim razie może bez jakichś w ogóle tekstów, nic mam nie mówić, nie przygotowywać nic, tylko... Nie, no wiesz, dobrze się przygotowałeś, nie? Spoko, możemy w tej formie porozmawiać. W jakiej formie? W formie żartu. Pytanie teraz, Karol, do ciebie. Jestem silniejszy niż Ferrari. Tak. Ferrari dużo gada, mało robi. No nie do końca się zgodzę, jakby bardzo dużo gada i bardzo mało robi. Ferrari jest i dokończ, a nie gwiazdą intergalaktyczną. Meteorytem. Z roku na rok zbliżającym się coraz bliżej Ziemi w sumie. Nie, no mnie jest kurwa pajacem. Jak jestem meteorytem, to będziesz warzywem po walce. Ja będę warzywem? Będziesz warzywem. Zachowujesz się kurwa jak pajac, a nie zajebisty kurwa śmieszne. Tekst. Nie wiem komu imponuje. Ty zapiszesz. Na bank 12-latki kurwa będą biły propki. Warzywem? Tak. A mogę to użyć dropką. Potem? Ciekawe. Ale czemu będę warzywem po walce? Że co, że mnie tak podłączysz i co się potem stanie? Będę na wózku jeździł, stary... i mnie Gola wynajmie jako warzywóz kurwa mobilny i będę w gangu świeżaków jako lider grupy przestępczej jeździł? Czy co? Ty w sumie, Amady, nagrałeś kilka storek na Koro podczas gali Fame Friday 1, z tego co ja pamiętam. Coś powiedziałeś, co mnie wkurwiło po prostu. Tak? W internecie, tak, no, ale nie pamiętam teraz co, bo to było dawno. No to kurwa, no to... No szkoda. I później się spotkałem na żywo i sobie na ciebie patrzyłem, byłem ciekawy, czy będziesz taki cwany, kurwa. I... A to nie było tak, że trener ci powiedział? A nie, nie, mówisz o innym wątku, mówisz, ja mam na myśli... Tu mówisz chyba, ty mówisz o konferencji i podejściu i podaniu ręki przez ciebie dla Amadiego. No odjebałem trochę faktycznie, no to prawda. Podałem rękę Amadiemu, a go nie znałem. Głupie zachowanie. Sorry. Nie no, chodzi mi o to, że wiesz, ja jak na przykład komuś tam pocisnę w internecie, to raczej później nie lecę się przypucować, nie? Wiesz, o co mi chodzi? No, no tylko ale... pytanie, co Koro miał powiedzieć, bo ja tak naprawdę dalej nie wiem. Teraz no nie, powiem, to, bo nie to się pamiętam. Nie dowiemy, ale wiesz, no odjebałem. Uważasz, że coś wisiało wtedy faktycznie w powietrzu, dlatego Koro podszedł? No tak, na 100%, no bo ja się na niego patrzyłem agresywnie. A nie, no taki, wiem, już przypomniał mi się. Nie powiedział, przepraszam cię, kurwa. Stary, wszyscy sobie tam jest atmosferka, spoko, wszyscy sobie dają wywiady, a on na takiej przewózce, kurwa, chodził. Przeszedł tam, nie wiem, czy mnie szturchnął, czy nie, na takim kozaku. Co, kurwa? No tak. Ja cię szturchnąłem? Był, nie pierdol, że cię... Stary, co ty, dobra, kurwa, dobra. Mówisz? Po I pierwsze, idola by mnie dźgnął. Był tam mściwój, a że byłem trochę odpalony. Koro. A że trochę byłem... trochę odpalony byłem tamtego dnia, nie miałem humoru, to mówię tak wszystkich, że co on taki kurwa, chyba w pizdę chce dostać przewożony tutaj biega, co nie? Wydaje mi się, że wyczuł tą atmosferkę, bo się na niego trochę nakręciłem. Ale Koro nie wydaje się przewiezionym gościem, nie? W chuj. Nigdy nie widziałem takiego przewiezionego typa. To Teslu na konfę przewieźli tak i to jest faktycznie prawda, ale bez przesady, że cię szturchnąłem, no kurwa. Przecież nawet nie masz śladów żadnych. No, taczką cię przywieźli, kurwa. Jaką taczką? Taką, kurwa, gdzie się gnój wywodzi, wiesz?
A, no umiesz narobić gnoju, to prawda. No dobra, no a wracając do tego wątku z trenerem, że Koro no podobno podszedł do trenera? Bo fake info, bo trener stwierdził, że łatwo go najebiemy. Spotkaliśmy się później na, nie wiem, na afterku, powiedział, że nie jest na póki co zainteresowany walką i tyle, nie? Nic wielkiego się nie wydarzyło. No tak, 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 to akurat się zgadzam. Amadeusz faktycznie po prostu trener tam powiedział, że nie wiem, wyzywam jego rodzinę, wyzywam ich klub, że są słabi, coś nawet, że Amadi chyba nie ćwiczy, że powiedziałem, co nigdy w życiu bym się nie odważył na takie słowa. Ale nie pamiętam już, co tam konkretnie mówił, zresztą jakby do mnie to nie doszło. I faktycznie, no Amadeusz po prostu zareagował impulsywnie. Dobrze nawet, że nie inaczej, bo ja nie miałem żadnej szczęki też na wywiady w razie czego. Była taka sytuacja, że on potem też jakieś, wiesz, nie wiedział, czy to jest prawda, czy nie, więc jakieś storki dodał, że nie da mi tej walki, że mogę sobie prosić, że on ma main eventy, a ja otwieram galę, także do takiej walki nie dojdzie i... Jest. Jest. No i właśnie, ja teraz jestem bardzo ciekawy. Przecież wtedy ja miałem, malowałem sprayem Rama Boxdela. Tak, to był Friday 1 w Wrocławiu. I się widzieli i rozmawialiśmy na live'ie. Nie wydaje mi się, że było tak, jak mówisz, nie? Jak? Że ja ci nie dam walki, czy coś takiego, że takie coś mówiłem. Bo chyba nawet o walce na live'ie rozmawialiśmy, o walce na żywo. No tak, chodzi mi na storki, które dodałeś jadąc na galę. Czy jadąc w ogóle gdziekolwiek. To nie pamiętam, w chuj dawno to było. Nie pamiętam, co powiedziałem, więc nie będę kłamał. Okej, okay. No tak jak mówię, to chyba wyszło ze strony trenera Mirka. Można też w sumie zadzwonić zaraz do trenera, się dopytać, jak jest. I by wtedy się wyklarował. Ja też w sumie oczekuję przeprosin, bo zostałem bezczelnie pomówiony. Jakby nie chcę takich nawet sformułowań używać, ale no jakby Amadeusz akurat miał zły nastrój, to nawet by może nie nagrywał storek, tylko podszedł i mi zajebał, jak to czasem miał w zwyczaju w różnych sytuacjach, gdzie jakby impulsywność... No, ale ten koleś wyzywał moją rodzinę, nie, nie wyzywałeś, dobra, więc się tak nie dobra. Zachowuję, no. Po pierwsze, to była tam motka, że ja obrażałem niby czyjąś rodzinę, że trenerów, no, ale... szybciutko wyjaśnione, że tak nie jest. No ale zanim było wyjaśnione, zdążyłeś nagrać story. A nie szukałem story, walki, jakiś, bo miałem już podpisaną walkę z Boxdelem. Okej, okay, no. Albo prawie podpisaną. No prawie, prawie. Albo wtedy prawie. Znaczy podpisaną sprayem na ramię, tak. Tak. Dobra, odpalmy szota numer jeden. Wiesz, że Ferrari nagrał ilość storek na niego, że chce go bić, wyjaśniać? Ja wam powiem, jak to wyglądało. Mirek Gokliński mówi taki coś. Ten Koro to dobry dla Ferrariego. Ferrari go najebie, a on jest kurwa, dającą fajne konferencje. A ja mówię takie coś. A nie jest trochę za silny Ferrari na Kora? A on mówi, no i właśnie dobrze, nie? I tak dalej. I mówi, dobra, piszę do Ferrariego. I mówi, Ferrari, Koro cię obrażał w wywiadach po walce. No. Ja kwitłem kurwa ze śmiechu, nie? I nawet powiem więcej. Mirek mówi, dobra, piszę do Ferrariego. Ferrari, Koro ci obrażał matkę po walce, coś tam, nie? I mówi, nie, no dobra, tak nie napiszę. Miałeś tak informację, że było. O rodzinie. Mówisz, nie, no tam. No, ale rodzinie. Powiedziałem, że szybko wyjaśniliśmy, tak? No kurwa, ale jak ostatnio była motka, że ktoś ci rodzinę obrażał, to się w niego wpierdoliłeś na ściance, stary, bezczelnie, więc mogłem skończyć tak samo i to wynikło wyłącznie z sytuacji, gdzie twój trener sobie wyczuł pieniądz, że można zrobić ze mną walkę, więc kurwa chuj przy farmazonie, jak... nie? I, no ale nie... No ale ty mój trener to nie jestem ja, jeśli on wprowadził mnie w błąd. Stary, mówisz, że masz najlepszego trenera w Polsce, no, mam. I w ogóle jakby i zobaczysz, się jarasz tą osobą. Stary. Jaram się, jeśli chodzi o trenerkę, no. Ciężko ci będzie powiedzieć, czy jest dobrym trenerem, czy złym. Przecież nie byłeś u niego na sali, nie? Ty też. Czasami bywam. Z tego, co nawet trener mówił sam ostatnio, to że macie dość i jakby w ogóle, że nie ma już do ciebie siły, że próbował cię ściągać, a jakby rzadziej chodzisz na treningi. No, tam się... no i co mam powiedzieć, no? No trener ma do mnie... Bądź naturalny. No bo generalnie, z tego, co ja widziałem... Trener ma do mnie żal, że nie trenuje tyle, ile bym mógł, bo uważa, że gdzieś tam zaprzepaszczą swój potencjał, swoją szansę. No, twój trener generalnie w wywiadzie powiedział, że ty straciłeś wolę walki, ponieważ zarabiasz za dużo pieniędzy i ci się w głowie popierdoliło. Tylko, że właśnie to jest wyjęte po pierwsze z kontekstu i trenerowi się tak tylko wydaje, bo dla niektórych ludzi to jest dużo pieniędzy, na przykład a dla mnie, w moim mentalu to są grosze. To ja właśnie w ogóle, chyba o to chodziło trenerowi. Ja w ogóle nie zmierzam w tą stronę i cały czas nie mogłem się skupić na treningach, bo się skupiałem na tych sposobach, na zarabianie kasy, jak już mam to wszystko pięknie, kurwa, ogarnięte naprawdę od A do Z. W sensie, że helsi, i... czy...? Nie, zajebiście ogarnięte, żeby koszę kasę, dobra. To mogę się skupić na treningach i tyle. I w następnym roku udowodnię swoją wartość, no bo nawet wygrywając z tobą, to i tak nic to nie, u mnie nie zmieni. Będziesz po prostu przecierał na odbudowanie i tyle. No to ambitnie. Miał być Adamek, jestem ja. Ale to, nie, chuj. Miał być Polak. No ale Polak obsrał zbroję, ty jesteś po prostu no takim nie, zastępstwem. Nie, Polak nie obsrał zbroi, nie? Po pierwsze, tylko powiedział, że chce tyle pieniędzy, ile ty masz w garzy, gdzie jakby z tego, co mówiłeś, kiedy ty to mówiłeś, czekaj, jakieś 30 sekund temu, to są grosze. To się mogą wydawać, że to są duże pieniądze, ale to są grosze. Czemu temu, kurwa, nie sypniesz tym groszem? Zresztą nie miałbyś no ja takiej... nie jestem fundacją charytatywną. To wystarczyłoby go odjebać w tej walce. Ale to trzeba by na trening pójść, nie? Nie, nie, nie. Kurwa, ty...
Co ty się w biznesy wpierdzalasz, chłopie? Jakie biznesy? Mówisz o pieniądzach jak, ale chyba zawsze powinno być równo, tak? Jeśli na przykład on daje 200 tysięcy, to dlaczego ja mam dać na przykład 700, załóżmy? No ja rozumiem, z jakiej kurwa racji? Ja rozumiem, o co chodzi. A później Amadiemu, sędzia, a później sędzia to Olin Adriana w tym momencie jest mniejsze, wiesz, dla Amadiego, że Amadi to jakby Olin ma większą stawkę niż Amadi i no, jego wiesz, Olin to jest mówię, kompletnie inny temat, nie? Mhm. Czy nie jest taki głupi, na jakiego wygląda, no. To jest sobie po prostu przyjął formę pajaca, fajne, przynajmniej ja będę mógł sobie jedną walkę odpocząć. Tak, no odpoczniesz sobie po tej walce troszkę. Nie, bo następnego dnia już lecę na Bahamy, stare. Okej. Okay. A masz bagaż rejestrowany, żeby sobie kulę spakować, czy nie? W boksie się bijemy, to raczej nóg mi nie połamiesz, co? Czemu w boksie? No chyba dogadaliśmy się. Dobra, chłopaki, mamy trenera Mirka na linii. Halo, halo. Trener powiedział w wywiadzie, że generalnie stracił Amadi wolę walki i że przez pieniądze mu się w głowie pierdoli. Ostatnio na razie był na 5 treningach. Uważam, że do walki takiej, która jest za chwilę, powinien zrobić przynajmniej tych treningów 6. Dużo, dużo więcej. Po prostu ja postrzegam to bardzo źle, no. A ja mam takie jeszcze pytanie jedno. Czy trener by raczył mnie przeprosić za te słowa, które wypowiedział przy okazji mojej ostatniej walki, w które mogły się katastroficznie dla mnie skończyć, czy nie? No nawet nie pamiętam, co to ja... To były słowa do Ferrariego, czyli jednego z pana podopiecznych, który no, czasem się tam zjawia ponoć, a mianowicie takie, że obrażałem mu matkę, że mówiłem, że jesteście słabi, gdzie nic takiego nie było. A była szansa, że to się skończy w ten sposób, że na przykład Amadeusz do mnie podbiegnie i mi na przykład zajebie. Nie, Amadeusz nigdy by tak nie zrobił, nie, to nigdy, porządny chłopak. Ale nigdy by tak nie zrobił od momentu już zrobienia tak dwa razy, czy jeszcze przed jak tym momentem? Dwa razy, raz. Nie, to no jak, to był to ten w ogóle... Sadek i był jeszcze ktoś inny. Ten... Erik, no on nie pierwszy uderzy. W ogóle Amadeusz to grzeczny chłopak, on by takiego, nic no takiego nie zrobił. Aha, okej, okay. Czyli jakby po prostu nie należał mi się za to przeprosiny z pana strony, mimo że jestem stałym kupcem przez pośredników pana dziczyzny i po prostu dalej jakby będą takie myczki wdrażane, tak? Powiem tak, ja żadną dziczyzną nie handluję, bo nie wolno handlować dziczyzną, ja po prostu rozdaję znajomym, a nikomu nie... A to ja myślałem, że jak... Nie, bo jest... Nie, to dobra, nie chodziło mi o jakieś mięso w ogóle i takie tematy. Ja myślałem, że pan jakiś udział w tych dzikach ma tutaj, co są, bo po prostu no jakby co chwilę tam słyszę, że dziczyzna zdrowa, więc czy to do picia, czy do jedzenia, no to wiadomo. A ogólnie, no bo pan jakby zapoczątkował ten sport cały i w sensie w Polsce i te wszystkie gale. Pan tak szczerze kocha to MMA tutaj? Jakby wkłada pan ja dalej powiem... serce w to MMA? Ja ci powiem w ten sposób. Ja budowałem MMA przez 20 lat, robiłem pierwsze walki, no tak, pierwsze tak, gale. Tak. Jeżeli chodzi o miłość do MMA, to mój uczeń Kawulski powiedział, że Mirek kocha MMA, ale na tym nie zarabia. Okej, okay, więc... czyli stara miłość nie rdzewieje, tak podsumowując i dalej pan ma to w sercu, jakby jest rygor, zawodnicy muszą uczęszczać do klubu, ćwiczyć, trenować ostro i jakby to jest najważniejsze, że jeżeli ktoś chce i faktycznie pokazuje, że chce, no to pan znaczy, go weźmie pod skrzydła. Ja ci powiem w ten sposób. U mnie trenują rekreacyjnie, trenują zawodowo, trenują do walk amatorskich, do zawodowych i friki. Zawodnicy zawodowi i zawodnicy amatorscy muszą się mocno przykładać. Nie mam wpływu na friki ani na rekreację. Dlaczego? No właśnie, to... dobra, okej, okay, przepraszam, tylko wejdę w słowo, bo tam sam pan ostatnio skwitował w jakimś wywiadzie, że już pan nie ma siły do Amadeusza i tak się zastanawiam, jeżeli u pana jest też tak, że chyba była jakaś sytuacja, że ktoś tam nie przyszedł albo że miał przyjść i nagle, dobra, to wychodzisz, bo nie trenujesz dobrze. To było chyba na EBEB. Czy jest jakiś realny powód, dlaczego Amadeusza pan dalej trzyma w klubie? Bo znaczy, pomijając oczywiście ten powód, że jakby procent zgarzy jest, że pod 10, że pisze 10 komentarzy pod każdym postem, gdzie Ferrari. Nie, słuchaj. Promocja też jest. Powiedzieć mi, Amadeusz to jest taki gość, którego poznałem w ten sposób, że zaproponował mi, żebym stanął mu do narożnika bez przygotowania. Ja mówię, że to jest niemożliwe, bo ja nie staję zawodnikom bez przygotowania. On czyli mówi, nie będzie pana teraz? Słuchaj uważnie. Dobra. I ja mówię, a dlaczego ja mam stanąć ci, jeżeli ty się u mnie nie przygotowałeś? On mówi, ja dam serce, ja wyjdę, ja będę się bił. I ja powiedziałem, dobra, zaryzykuję. Zaryzykowałem i wygrał z Polakiem, ciężko znokautował Polaka. Więc ja powiem tak, ja wolę Amadeusza, który zaryzykuje i zrobi 5 czy 6 treningów, a wyjdzie i będzie się bił, aniż zawodnika, który po prostu niby trenuje, a po prostu później nie wyjdzie do walki albo się przestraszy i się podda. Amadeusz mimo tego, że jest patentowanym leniem,
wiem, to ma charakter do walki, ma serce do walki. Ty w wywiadzie u Tejkwana powiedziałeś, że ta walka jest zagrożona. Właśnie jak to wygląda, bo Amadeusz przed chwilą wspomniałeś, że walczymy w boksie. Kurwa, no to nie lubię się tłumaczyć. Coś tam mi się stało i formuła, w której mogę zawalczyć, to boks. No ale to nie znaczy, że się nie przygotuję i to nie znaczy, że z tobą nie wygram. Czyli no będziesz zapierdalał przez ten tydzień. No, z pewnością. No ale teraz na papierze macie zapisane jeszcze MMA, tak? Z tego co wiemy, były negocjacje w kuluarach i z tego co wiem, to się dogadaliśmy, no ale zobaczymy no tutaj. No nie, no tak jakby, ja potwierdzam po prostu, wiesz, jakby nie wiedziałem na ile to jest pewne, to jest bardzo, bardzo dobry pokerzysta, więc no zadzwonił do mnie Amadeusz z taką sprawą, no, że zrobił sobie kuku, tak? Kurwa, znaczy, no, to jest pojebane, Filip, że ty co walkę masz jakąś kontuzję, dobrze, no. To jest... No. Co mogę dodać, że no Fame ma całą dokumentację medyczną, bo o ile poszedłem do twojego lekarza... Ale z czym to się stało? Zaraz ci powiem, poszedłem sobie do lekarza, zrobili mi rezonans magnetyczny, Fame chciał potwierdzenia, więc wysłałem im rezonans, tam jest widać czarno na białym, czy coś jest, czy czegoś nie ma, no i jest. To no, nie ukrywałem od początku. W ogóle teraz? Lepiej niż myślałem. Okay. Tak? Hmm? To co, wracamy do MMA? Nie no. Czy się obsrasz? Wiesz, to nie chodzi... No bo to nie wiesz, że w MMA byś dostał w pizdę. To nie jest kwestia. Ale wiesz, że MMA byś dostał w pizdę. Jakby jest kontuzją, tego świadom, czy nie? Łatwo teraz mówić, co mam ci powiedzieć, że no nie będę z kontuzją walczył no nie, w MMA. Nie, dobra, ej, przejebałem trochę, bo faktycznie walczyć z kontuzją byłoby naprawdę nieodpowiedzialne. No nie, wyobrażasz sobie, że na przykład on by z kontuzją do Łaszczyka wyszedł, czy do Filipka, to trzeba by mieć jaja, nie? No, a Amadiemu faktycznie zdarzało się wychodzić z kontuzją. No ale nie, no, ale jednak, nie ma co wychodzić, jak ktoś jest nie tak. Tak jakbyś miał anginę, to wyszedłbyś do walki i co, potem byś gadał? No dobra, ale na przykład Bardenga też ma jakąś kontuzję nogi i wychodzą w boksie dlatego. Więc sorry, no dałem federacji jasno do zrozumienia, że no nie jestem w stanie zawalczyć w MMA, bo mi po prostu zdrowie na to nie pozwala, więc albo musimy odwołać walkę, albo... Co ty masz z tą, co ty masz w ogóle z czym jest ta kontuzja? Gdzie cię boli ta noga? W nodze. Gdzie cię boli ta noga? Czemu ci powiedzieć? W sensie... No jak kurwa, czemu nie możesz mi powiedzieć? Stary, masz ze mną walkę, zmieniamy formułę 2 tygodnie przed jakby... No ale jeśli ja nie jest zmieniona formuła... To wtedy faktycznie na jego rękę byłoby jest powiedzieć, zmieniona, nie? Bo ja nie wiem, to jest luz. Nie, z tego co wiem, to jest. Tak. Z tego co wiem, to jest. I walczymy w boksie. Tak. No to w udzie. W udzie. Czyli kopnięcia muszą być wykluczone. A w MMA bez kopnięć? No bo wiesz, bo to też jest w ogóle kurwa przejebana sytuacja, bo akurat... W MMA bez kopnięć? W MMA bez kopnięć? Chyba tak. Co chyba tak? No, że chyba mogę, no. Po prostu nie mogę dostać kopa, no bo... Bo... No bo ale ona później, a jakieś zejścia przez kolano i tak dalej. Nie mogę dostać. To Polak nie mógł dostać kopa, a dostał, tak to można powiedzieć, ale wiesz, jakby to chodzi chyba o to, że ty nie możesz wyprowadzać kopnięć, tak? No ale dostawać też nie mogę kopnięć, no. Czyli MMA bez kopnięć w uda można by zrobić. To by się uda. Uło. Bez kopnięć w nogi. Dla mnie spoko, MMA bez kopnięć w nogi. No jest to jakaś inna formuła, ale a propos tej formuły... Bo mi chodzi tylko o to, żeby dostać kopa w nogę, nie dlatego, że się boję, czy walkę przegram, czy coś takiego, tylko mam później kolejne walki i mi się to po prostu znowu rozpierdoli. Ja nie chcę, żeby mi się to rozpierdoliło, bo... A czemu ty sobie tego nie naprawisz raz, a porządnie? Nie, to było naprawione, tylko przyjechałem na nagrywki i bez rozgrzewki coś musiałem wykonywać, a bez rozgrzewki to nie był dobry pomysł. Tu już jest na tyle to pomieszane na ostatnią chwilę, że ja już sam nie wiem, co się dzieje. No bo akurat wiadomo, to jest inna trochę sytuacja, gdzie wiadomo, że przy dwóch ostatnich walkach ja mam jakieś zaplecze z capoeiry, macham tymi nogami, a Amadeusz jest w sytuacji, że czy to jest boks, czy K1, czy MMA, no to on ma stałą broń, tak? Którą muszę mieć ciągle w głowie. No tak. Koro, czym cię Amady wkurwia? Co on robić, żeby mnie wkurwiać? No chyba nic konkretnego takiego, szczerze mówiąc, ale faktycznie są jakieś rzeczy, których bym się obawiał, bo jakby, no nie wiem, przykładowo to, co z Tańculą robili, że tam jakieś prywaty były i tak dalej. Obawiam się na przykład z jego strony, że on mi wyciągnie jakieś brudy. No nie ukrywam, mam rzeczy, które nie chcę, żeby wyszły. No nie chciałbym na przykład, żeby wyszło to, że płytę Tańculi na przykład kupiłem. Raz też Donata na przykład na Trans TV wysłałem to, ale to w ogóle dychę tylko. I to w momencie akurat jak tam na Natan pod kołdrę wchodził. No właśnie Natana na przykład też zafollowowałem raz na Instagramie, to przez przypadek w sumie trochę. Amadeusz też jest jakby człowiekiem, wiesz, no jak są jakieś afery, to on też tam zazwyczaj jest, dużo tego było. Kiedyś to na pewno ujrzy światło dzienne. Być może szybciej. To co zrobiłem? Wszystko co zrobiłeś. Przejściutko. Nawet to się skrywa, że jest Aferrari Roślik. To jest człowiek afera. Okay. To jest wszystko. Dla mnie możesz wyciągać kurwa co chcesz, co nie, stary. Ja jestem takim człowiekiem, że w życiu bym nikomu nie wyciągnął, że Tańcula się wpierdolił w moją prywatność, to ja mu się wpierdoliłem w prywatność. Na mnie co miało wyjść, wszystko to wyszło, nikomu i wszystko, nie zrobiłem, dzieci... co... nie zgwałciłem.
Rzuciłem nikogo, więc śpię spokojnie, patrzę sobie w oczy, w lustro. Ale czemu ty mówisz takie rzeczy? Ja nawet nic nie powiedziałem konkretnie. Ale ja nie mówię, ja mówię ci tylko, że nie zrobiłem nic. Że nie zrobiłem nic. Powiedziałeś odjebałeś, w ogóle. Odjebałeś obronę. Ale czy możemy reżyserka zadzwonić do Natana na sam koniec? Ja teraz wróciłem sobie do domku, bo przed chwilą zdetronizowałem Piotrka Szeligę na backstage'u. No i stwierdziłem, że... Ale co, biliście się? Bijcie, czy jeszcze nie? Szeliga się odwrócił i zobaczył, czy jest ochrona i potem dopiero ruszył. Ja ruszyłem od razu. Na moim, a jeżeli nie wierzysz, to ja mam publiczny, jak coś. To Instagram na tam.marcon, zobacz sobie... Dałeś już na publiczny? Okej, zajawam. Jest publiczny, no. Więc sprawdź sobie specjalnie, żebyś nie musiał dawać followa, bo nawet nie chciałbym takiego śmiecia, że nie followował. Także sprawdź sobie właśnie, co dodałem tam, jeżeli w to nie wierzysz. I wiem, że szukasz właśnie, ty jesteś dobrym freestyle'owcem, więc na szybko wszystko wymyślasz. Jakieś takie śmieszne teksty, które śmieszą 12-latków. No, ale... z tego, co teraz usłyszałem, to, że zwandalizowana została zieleń, która jest tam w studio. No, rozwaliła się doniczka, bo leciała doniczka, parę dzików. No przesadziłem. Ja przesadziłem, a debilu to Piotr Szeliga. Ała, czemu debilu do mnie mówisz? Ja jestem taki śmieszny, mam dystans do siebie. Zamknij pizdę. I teraz sprawa jest taka, że ty próbujesz skłócić mnie i Amadeusza, doprowadzić do jakichś takich dziwnych sytuacji. W jaki sposób? W jaki sposób? Pytania. Pytam po prostu, ja jakie wiem, jest jego zdanie. Zapytam, jakie jest zdanie na temat tego, że jego kolega klubowy jest regularnie poniżany i mieszasz po prostu sprawy prywatne jego w to, że po prostu i Amadeusz zna ciebie i jego, tak? Jakby ale to, nie... wyszło wszystko publicznie. Ja ruszam sprawy no nie dlatego pytam publicznie. Dlatego pytam ale publicznie. Mówię, że ja mieszam sprawy prywatne. Narkomanie. Wiesz, że za te słowa, które użyłeś... Będę nagrodzony. Mnie, będę nagrodzony. Nie. Za te słowa, które użyłeś, jest 22:03. Okej, okay, zobaczę, ile Uber tam jedzie. Dobra, dobra. Na to program się skończy, zanim dojdzie. Poczekaj chwilkę, proszę. No. Okej, okay, Uber... Będę 22:21, poczekaj. Dobra, bo z tego, co słyszałem, to ty poczeka? Mówisz, że ja jestem alkoholikiem, więc byśmy się dogadali. Tak, jesteś ogromnym alkoholikiem, alkohol... Czemu takie... Ale czemu takie... Chwila, bo po pierwsze, to będziesz za to karany w chuj, a po drugie, czemu niby według ciebie jestem alkoholikiem? Karany to jesteś pokazując się na wizji. Dlaczego? Ponieważ dla mnie osoba, która pije średnio co tydzień, jest alkoholikiem. Okej. Okay. Jesteś alkoholikiem. Aha, i jakby skąd masz informację, że piję co tydzień? Z filmików, które dostałem. Z datą. Tak, z filmików, regularnie które dostałeś. Bardzo serdecznych znajomych freestyle'owców. Pozdrów ode mnie ich. Wiem, no jakby ja regularnie rozmawiam z całym środowiskiem, no więc no to na pewno są bardzo pozytywnie nastawieni do ciebie i wspierają cię i myślę, że na pewno niejedną zbiórkę na twoje leczenie zorganizujemy wszyscy. No. To bardzo dobrze. Przekażę to na Tyburskich, żeby tam zbudowali domy kolejne. Akurat okay, będzie no. Wszystko okej. Okay. Tylko niech najpierw może zapłacą, bo słyszałem, że nie zapłacili, ale to nie jest ważne. Słuchaj, Koro. 22:21 Uber jest zamówiony, bądź pod studiem, zniszczę ci jeszcze gorzej niż Piotrka Szeliga, bo jak przychodziliśmy obok siebie, to nawet wzrokiem. Ale stary, ja cię nie będę, zamknij mordę, ja cię nie będę bił, po pierwsze mordę ja cię nie będę bił, niech zrobi to maślanka, niech zrobi to maślanka. Ja wiem jaki ty masz, wiem co ty chcesz uzyskać, chcesz po prostu... Niech ludzie się modlą, żeby właśnie nie był to maślanka, ale... Po pierwsze nie wchodź na tematy religijne, bo zaraz będziesz za to karany, jakby co niech ludzie się modlą. Jakie tematy religijne? No wchodzisz jakby, co mają się modlić. Stary, mówię, niech ludzie dobra, się weź, nie poruszaj takich tematów, człowieku. Ej, nie, dobra, ale błaznym, naprawdę kurwa. To PR-owo sam sobie strzelasz teraz w kolano, nie, bo byłeś, stary, neutralną osobą, a nagle wchodzisz na takie tematy, no jakby... Dobra, weź, nie używajmy takich argumentów. Okay, natomiast wiem, o co... Czekaj, Natan, czekaj. Daj mi skończyć, bo okay, nie zostałeś tu zaproszony dzisiaj. Byłeś tu chyba 6 razy w tym tygodniu, mimo że mamy poniedziałek, więc daj się wypowiedzieć tym, co jakby czekali na swoją okazję. I ja wiem, do czego ty chcesz doprowadzić, bo wyzywasz tych wszystkich ludzi i po prostu chcesz być znokautowany przez kogokolwiek przed 9 grudnia, bo wiesz, że po porażce z maślanką po prostu już nie będziesz mógł prowadzić swojej narracji, a jakby nie oszukujmy się, no... Natan nie będzie mógł prowadzić swojej narracji, a Natana już nie ma w śmietniku. No Natana już nie ma, no właśnie myślę, że jesteś w chuj zagubiony i raczej się za szybko nie odnajdziesz po tych wszystkich. Tak, tak, wypij gorzołkę, żołądkową gorzką, to ci przejdzie, albo żubrówkę. Nie, no. Słuchaj mnie teraz uważnie, kolego. No. Takim po prostu... Ale wiesz, że ty tylko tym alkoholem jesteś mnie w stanie najebać? Fajnie, ale... Dobra, Natan, Natan, to dawaj, leć do Ubera, żeby nie czekał. A kupisz mi połówkę po drodze?
Nie, kupię ci kurwa bandaż na głowę, jak ci ją rozjebie. Dobra. A chodzi o to, że mówisz, że ja poruszam religijne tematy, bo mówię, pomóżcie. Dobra, nie, to ja nie chcę do tego wracać w ogóle. Ja wiesz, tak, walczyłem z osobą, która jest osobą cierpiącą i to w ogóle nie są tematy, w które ja chcę wchodzić. I nie, będziesz karany przez Boga za takie tematy. Ja nie chcę na takie wchodzić. Debilu, jak z kimś gadasz i powiesz, o Boże. Dobra, ale to jest naprawdę, bo mnie szkuje negatywnie. Okej. Nie, nie gadajmy stereo o takich tematach. Ale ty jesteś jakiś upośledzony. Natan, słuchaj, jak... Miło słyszeć. To czekaj, Koro, poczekaj. Ust, wiesz co, ja akurat tu się mogę zgodzić. Jeżeli on mówi, że jest ktoś upośledzony, to on wie, co mówi, bo jakby ma, jakby wiesz, jeden do Dobry jeden pan, przykład... Brawo. Dobra, Koro, poczekaj Ucz chwilę. Się, kurwa, jak Koro, masz poczekaj. Tak żyć przez najbliższe 3 lata. Natan, jak zamówiłeś Ubera, to schodź na dół, bo nie będzie on na ciebie czekał. Ale nie, no to jest pokój, on tu ma przyjeżdżać. Ja chcę wrócić do Rzeszowa, dlatego... nie się najebać, to raz. A dwa, że ochrona też jakby jest wynajęta na daną... No wiadomo, dlatego chcę wam po tym telefonie zrobić face to face, żebyś miał możliwość pojechania w spokoju, a Natan przyjedzie na daremno. Nie, jesteś Koro najgorszym z możliwych. Nie, nie będę już najgorszym człowiekiem, bo jest dużo gorszych ludzi, jak na przykład Piotr Liga i pan Adrian, ale spokojnie, na nich przyjdzie pora. I chcę wam powiedzieć, że na nich przyjdzie pora jeszcze szybciej niż myślicie. Będzie jeszcze możliwość pewnie na konferencji pogadania z Koro. Na konferencji sobie pogadamy. Powiem ci tak, że może niektórych ludzi rozśmieszyłeś, ale jesteś kurwa nudny, pierdolisz jak Katarynka, jeszcze mogę cię kurwa słuchać, stary, co nie? Serio, spadła widownia, nigdy na mojej części nie spadła widownia, ale dlatego, wiesz, że miałem rozmówcę, bo tylko ty pierdoliłeś, a nie masz nic ciekawego, tylko próbujesz być wtedy śmieszny. To zrób Władcę Piekieł. Dawaj, nie, zrób nic Władcę... do ciebie nie mam po całym tym, ale z jedną rzeczą, ale źle zrobiłeś. Wiesz, co zrobił? Zrobiłeś? Grozisz mi, nie? Jak ci grożę? Kurwa, jakimś pierdolisz, kurwa, że jakieś brudy powiedziesz, czy co? Co? No, tak. Nie. I wiesz co, i ja bardzo nie lubię, jak mi się, kurwa, grozi, co ja nie? Ja ci nie grożę. Tylko mnie informujesz, tak? Powiedziałem po prostu, ale nie, że wszystko, co zrobiłeś, jest w tej teczce. Ale mówię, że wrzucić. Dobra, Amadi, ale póki się zagrzałem. Ja rozumiem, że to też było w formie... Ja Amadi, wiem, że to jest wszystko pierdolnie w formie żartu i że na Instagramie nic nie będzie, tylko po prostu mam tak wrzucić, że nie lubię, jak ktoś mi grozi, nie? Okay. Nie grożę, powiedziałem, że co, że albo coś zrobię... Wiesz, co to jest groźba? Czyli co, zrobię to, albo co się stanie? To by była groźba. Albo coś zrobisz, albo to wrzucę. Ale okej, okay, podłącz sobie to pod narrację. Nuda, nuda, nuda. Pstryk! Jedna rzecz, nienawidzę go... Ja jestem wiem. Nie, że nienawidzę. Amady, nie, że nienawidzę, tylko nie, dobra, chłopaki, nienawidzę. Chłopaki, nie, absolutnie nie. Czekajcie, kurwa! Ale nie groziłeś mi trochę? Ja to rozumiem, ale póki są takie emocje, to dawajcie do face to face. Dobra, ale czekaj, stop. Bezpiecznie, bez sprzętu, bez uderzania. Nie będę ci, nie będę uderzyć. I teraz, możecie sobie to powiedzieć. Kurwa, co to jest? Dobra, tylko pytanie, to w czym się bijemy? Oficjalnie jesteśmy dogadani, czy nie? Zanim sobie na ciebie spojrzę. No z tego, co wiem, to na razie się w boksie bijemy, tak? Myślę, że trochę zmieniliśmy się taktykę. Po tej walce pewnie troszkę stać mnie na więcej, nie? No a ty co robiłeś ciekawego? No ale co ja miałem na twój temat powiedzieć? Kurwa, mówisz stary, że wiesz, że no, w dyskusję też ciężko było się wdać. No dlatego w ogóle, ale moim zdaniem to nie było śmieszne. Dlatego musiałem za dwóch. Moim zdaniem to nie było śmieszne i wydaje mi się, że widowni też to nie śmieszyło, skoro spadła, stary. Ale czemu przypisujesz całą winę mi? Może ty jakoś... Bo ty pierdoliłeś cały czas jak Katarynka. No. Giga, kurwa, rozjebany zostaniesz w klatce, serio. Jakby nie żywię do ciebie żadnych negatywnych emocji, ale cię brutalnie skrzywdzę, stary. Nie wiem za co, ale muszę po prostu. No musisz, no co, coś znajdziemy. Jakieś słowo klucz na pewno się stąd wyciągnie, którym przeciągnąłem granicę. Nie. Przez co będę osobą... Tak jak mówię, że nie mam... Nie, to nie chodzi, no, o, nie chodzi o nienawiść. A groźby? Nie mam do ciebie nienawiści. Nie znam cię, nic do ciebie tak naprawdę nie mam. Wydawało mi się, że zaczynasz mi grozić. Skoro nie, to nie, ale... Taki kurwa zawód, nie? Że w klatce zrozumiesz, stary, że to nie były żarty, nie? I że do tej pory nigdy w życiu nie biłeś się nawet z nikim takim. Ja naprawdę wejdę tam zrobić ci krzywdę. Jak myślisz wygrać ze mną? No. Nie wierzę ci. Ja wiem, że nie wierzę ci po prostu. O nie. Serio tak myślisz? Śmieszne. A po co tam idę? Wiatrak na głowie już mam, więc jakbym tylko po to... Ty wiesz, kto nie podejmuje ryzyka, nie pije szampana, nie? No tak, dlatego walczysz w boksie, a nie w MMA, kurwa, w którym byś dostał grubo. Wiesz, jest takie... Grubo byś dostał. Ale... Nie. Amadi. Szczękę założyłeś, kurwa. No chłopiec, jesteś nieprzewidywalny. No, nikogo mu w życiu nie wyjebałem z zaskoczenia, oprócz temu Petowi, co mi rodzinę obrażał. Okej, okay, ale ja nie wiem, czego się po tobie spodziewać. Nie znam cię prywatnie. Biłeś się dużo za młodu. Widziałem w materiale Stanowskiego, że coś tam mówiłeś, że...
że się biłeś dużo za młodu, musiałeś udowadniać, no to może tu też miałbyś coś do udowodnienia, nie? Wolę być bezpieczny. Za dwa tygodnie. Tym bardziej to by była zajebista metoda w momencie, jak już zmieniłeś na boks, jakbyś nie chciał tej walki, wyjebałbyś mi tu, ja bym był niezdolny i byśmy nie zawalczyli. No ale co mam zrobić, jak dostałem tą kontuzję? Zawalczyć sobie z kontuzją? Nie, no walczyć z kontuzją byłoby mega nieodpowiedzialne. Myślę, że nigdy byś takiego ryzyka nie podjął. Jak walka z kontuzją, nie? No podjąłem kilka razy, nie? No właśnie, ale do takiego mocnego beztalencia, który otwiera galę, kurwa, i wygląda jak debil, zachowuje się jak pajac. Nie, nie powiedziałem, że jesteś totalnym beztalenciem, nie powiedziałem tak. Gdzieś było, że jakieś beztalencie, no name. Znaczy no name to nie znaczy, że beztalencie, ale nie uważam cię też za jakieś zagrożenie. Że się rusza jak... No tak, no właśnie. A może jednak, skoro nie wziąłeś formuły MMA? Gdzie nawet z Łaszczykiem wyszedłeś w formule MMA, z Filipkiem wyszedłeś w MMA. Nie miałem takiej kontuzji z Filipkiem. No, dobrze, że z Łaszczykiem nie było nic z nogą, nie? No właśnie było. No. Gdyż Janginy nie dostał przed walką. Giga mnie wkurwia, że nie mam do ciebie nienawiści, nie? W ogóle przeciwnikiem, no z nienawiścią. Mogę coś wymyślić na konfę takiego, że wiesz, że wstaniesz, powiesz... Fajnie by było. Kurwa! Nie, wiesz co, fajnie, teraz, jakbyś trochę teraz przegiął. Jesteś fajnie. Gorszy niż tańcula. O. Uwielbiam nienawiść. Teraz, ja nic do ciebie nie miałem. Nawet szanuję go za te walki freestyle'owe. Ale kurwa, to co powiedział za tych wszystkich ludzi, za to kurwa, za to słowa wypowiedziane. Ja miałem kiedyś taką historię w życiu podobną. To, co on teraz powiedział, przypomniało mi traumę taką i ja go kurwa za to muszę zajebać. No nie wiem, że będę pił przez słomkę na święta czy coś, barsz z duszkami z moich kalafiorów, whatever. Coś wymyślimy, jeszcze trochę czasu jest, trochę się może pozmieniać, nie? A jak nie, to się po prostu ponapierdalamy. I tyle. Zobaczymy, jaka formuła na konferencji, jak chłopaki się zaprezentują. Nie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego programu. Znowu zmarnowany dzień, parę zmarnowanych łez, rano podrapany łeb. Nawet nie wiesz, kiedy życie stary znowu zrani cię. Niby czas tu leczy rany, ale każda z nami jest. Dalej pojebane stany, choć nie stany w USA. I czemu chcieliby nam stary wszyscy rządzić umysłami? Skąd dopaminę? Niby kurwa sami pozyskamy.